al detenerte. To nie spodoba się Lucy. W końcu zrozumie. Byłabyś wspaniałą panią Sabater. Una señora Sabater formidable. O, mało nie zemdlałam, proszę pani, kiedy go zobaczyłam. Nigdy nie widziałam boskiego błyskawicy z tak bliska. Gdybym wiedziała, umalowałabym się starannie i założyła krótszą spódniczkę. Powiedz, że nie mogę go przyjąć. Nie może pani stracić takiej okazji. Dobrze pani usłyszała? To Diego Valdez. Wyraźnie powiedział, że jeśli jest pani zajęta, zaczeka do skutku. Dobrze, niech wejdzie. Wiedziałam, że praca u pani będzie ciekawa. Adrian znów dał nogę. Jest niereformowalny. Zwłaszcza, że wie, że wszystko za niego zrobisz. Ja mu tylko trochę pomagam. Nie udawaj. On nie rusza nawet palcem. Jesteś jego służącym? Wiesz, że w mojej sytuacji nie mam wyboru. Jego dziadek nie opłaca twoich studiów. Żebyś uczył się za Adriana i na pewno nie spodobałoby mu się to, co on robi. Postaw mu się teraz, bo później będzie trudniej. Prosi mnie pan o coś niemożliwego. Jest cały czas otoczony ludźmi. Pomyśl, jak się do niego zbliżyć i upozorować wypadek. Mój syn mieszka z nimi. Mógłby nam pomóc. Nie mieszaj go do tego. Nie wolno. Inaczej nie będzie to możliwe. Usuń go z mojej drogi. A sowicie cię wynagrodzę. I ma to pozostać między nami, więc ani słowa Eulalio. Nie masz nic lepszego do roboty niż niepokoić ludzi? Wiesz, że musimy porozmawiać. Nie mam czasu na pogawędki ze starymi przyjaciółmi, więc jestem dla ciebie starym przyjacielem. Co masz mi do powiedzenia? To. Bardzo was z Betty lubimy, ale decyzja należy do naszych rodziców. Nie mogą się pobrać, dopóki mama się nie rozwiedzie. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, ale nie powinnaś wagarować. Nie chciało mi się iść do szkoły. Twoja mama ma dość kłopotów. Nie powinnaś dostarczać jej nowych. Cześć, księżniczko. Idziesz na zajęcia? Tak? Nie. Chcę cię zaprosić na małe szaleństwo. Nati, moja przyjaciółka. Adrian, przyjaciel. Widziałam twoje zdjęcia w pismach. Jesteś wnukiem tego od firmy deweloperskiej, prawda? Tak, Adrian Leira. Bardzo mi miło. Muszę już iść. Lepiej jedź ze mną. Może po południu. Po co czekać? Nie każ się prosić. Wybacz, ale kiedy nie jestem na zajęciach, potem niczego nie rozumiem. Ty też powinieneś iść. Nie mogę się skupić, bo myślę o tobie. Dziękuję, ale za nic w świecie nie opuszczę zajęć.
Nati, wracaj do domu, albo zaczekaj tu na mnie. Pójdę. Nie rób nic głupiego. Wiem, o czym mówię. Nie martw się o Eulalia. Nestor ma do niego absolutne zaufanie. Wcześniej czy później zda sobie sprawę, że ktoś go zdradza, a kiedy odkryje, że robi to Eulalio, wolę nie wiedzieć, co się stanie. Spróbujemy dostarczyć mu dowodów, że zdrajcą jest Leira. To byłaby dla niego najgorsza kara. Ten Gamon jest bardzo pewny siebie i nie ulega wątpliwości, że nie wróci do ciebie. Choć go uwielbiam, wykończę go. Tak będzie najzdrowiej. Ty też nie chcesz, żeby był z Lucją, prawda? Wyjaśnijmy sobie jedno. Nie sądzę, by Lucia chciała być z Gamoniem, bo inaczej dlaczego znikła na 3 lata? Masz rację. Ale ja podjęłam już decyzję. Zniszczę ich oboje. Oko za oko, ząb za ząb, złamanie za złamanie. Wiesz, co to znaczy? Zdrada za zdradę. Ani się waż. Przykro mi, ale powiedziałam ona Smolnicy, żeby nie dowiedziała się z innego źródła. Miałaś milczeć. Widział nas Diego. Myślałam, że jej powie. Co z tego? Po prostu zaprzeczylibyśmy. Jedna namiętna noc i taka awantura? To się nie powtórzy. A teraz wybacz. Nie powtarzajmy się, Diego. Wierzę ci, ale nic nie możemy zrobić. Nie kochasz mnie? Jestem mężatką i nie powinieneś przychodzić do mnie i całować mnie. W porządku. Nie powinienem był żenić się z Moniką, popełniłem błąd, ale ty nie byłaś lepsza. Udawałaś umarłą. Co niby miałem zrobić? Miałem leżeć i myśleć tylko o tobie? Pojęcia nie masz, jak ja się czułam. Psychicznie i fizycznie byłam wrakiem człowieka. Nie miałam siły pokazać się ludziom. Pragnęłam tylko umrzeć i zemścić się na wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. Łącznie ze mną. Tak. Nie nalegaj. Chcesz pójść do mamy i wszystko jej opowiedzieć? Jeśli ty tego nie zrobisz, zrobię, ale nie wiem kiedy. Kiedyś się pozbieram. Jak długo zamierzasz czekać? Powiedz jej i już. Mama pomyśli, że to moja wina, bo od razu jej nie powiedziałam. Musisz jej powiedzieć i może wyrzuci tego pijaka. Cześć. Nie wiedziałyśmy, że przyjdziesz. Zatrzymał mnie Adrian. To szczęście, że nie było dziś zajęć. Pewnie. Czekają mnie jeszcze 3 lata szkoły średniej. Wyglądasz na starszą. To dobrze. Nie lubię być traktowana jak 15-latka. Skąd znasz André? Moja mama pracuje z jej tatą. Co tu robisz? Zrobiłam sobie wolny dzień. Jak ty? Rodzice nie zmyją ci za to głowy? Mam tylko mamę. Tato dawno opuścił nas. Dawno temu. Nareszcie przyszłaś.
Adrian zapomniał wczoraj o tej walizce. Przyniosłam ją, bo może będzie czegoś potrzebował. Odkąd to jesteś taka zapobiegliwa? To mój wnuk i kocham go. Wątpię, żebyś kogoś kochała, a zwłaszcza jego. Sprzedałaś go razem z Fernando Sabaterowi. Tak było najlepiej dla wszystkich, zwłaszcza dla Adriana. To bez sensu nosić się fałszywą dumą jak ty. Duma nie ma nic wspólnego z godnością, którą ty dawno już straciłaś. Nie podoba ci się, że Adrian jest pod opieką dziadka, ale sama sprzedałaś córkę temu staremu. Śmiechu warta jest ta twoja duma. Ty i córka jesteście dwiema lafirendami. Nie pozwolę, żebyś obrażała mnie w moim domu. Raczej ci pochlebiłam. Masz elegancki dom. Z daleka widać, że ci się powiodło. Ale ja na twoim miejscu zrobiłabyś tak samo. Za jednego centa sprzedałabyś duszę diabłu. Posłużyły ci pieniądze, które zagarnął Fernando. Wyglądasz na zadbaną, ale na mile widać, że nadal jesteś hałaśliwą babą z bazaru. To nie ma sensu. Nie możemy mówić o małżeństwie, skoro jestem związana z kimś, kto nie istnieje. Adwokaci Lucy już się tym zajmują. Zasługujesz na kogoś lepszego niż ja. Pozwól, że sam o tym zdecyduję. Stworzylibyśmy piękną rodzinę. My, Nati, moje córki. W końcu rozczarujesz się mną. Nie wiem, jak ten gamoń mógł cię zostawić. Ja bym tego nie zrobił. Dziękuję za komplement. Ale czemu go zawdzięczam? Chcę, żebyś wiedziała, że dobrze by nam było razem. Tak sądzisz? Jestem tego pewien. Kiedy się spotkaliśmy, wydawałaś się zadowolona. Nie uwierzysz, ale ledwo to pamiętam, więc nie było aż tak dobrze. A byłeś wtedy atrakcyjnym mężczyzną, po którym nie pozostał nawet ślad. To, czego ci potrzeba, nie jest na mojej twarzy. Puść mnie. Jesteś pospolitą świnią. Jak ty się wyrażasz? Jak dziad. I wiesz co? Jesteś tak odrażający, że chce mi się żygać. Projekt obiektu plażowego posuwa się do przodu. Alberto nas nie pokona. Taką mam nadzieję, bo w ostatnich latach uprzedzał nasze ruchy i moja cierpliwość wyczerpała się. Dysponuje doskonałymi fachowcami, wuju. Mamy lepszych ludzi, więc na pewno nie gra czysto, ale to się skończy. Czemu mnie zdradzasz, Eulalio? To ty sprzedajesz Alberto poufne informacje. Información confidencial, Alberto. Gdybym wiedział, że żyjesz, opiekowałbym się tobą. Było? Minęło. Nic nie da się już zrobić. Dostałem propozycję grania w zespole hiszpańskim, ale pojadę tam tylko z tobą.
Idź sam. Lepiej, żeby cię tu nie było. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie nie kochasz. Powiedz to. Proszę, powiedz. Las cicatrices que tu amor dejó cuando nos separamos se borrará cuando tu cuerpo. Sigo pensando. Czuję, że coś przede mną ukrywasz. Sé que Fernando był w naszym biurze. Powiedział ci coś? Roberto no se trata. Raczej co mi zrobił i na co ja mu pozwoliłam. Lo que me hizo, de lo que yo le permití. ¿Qué estás hablando?